A pierwszy co-main event gali Fame MMA 11. Wystąpią w nim Daniel Danny Ferreri72-100. Tyle Dany wziął i wniósł na wagę. Wziął chłop i wniósł na wagę. Dziękuję. Na środku jego przeciwnikiem jest... Sylwester Wartęga! Sylwek, wskakuj na wagę. Tylko bez watachy na razie. Sylwek zerwał ACL, czyli więzadła krzyżowe przednie w kolanie prawym. Siedemdziesiąt trzy i pół kilograma. Tyle ważył rano Sylwek. Zacznę. Dany. Tak. Wiem, że ty masz bardzo tutaj personalnie potraktowałeś to zestawienie i wiem, że gdyby to nie był Sylwek, to byś nie wziął tej walki. Tak. No bo chciałem walczyć z Sylwestrem, no bo mamy jakiś tam background, już to mówiłem wiele razy, więc walka z kimś innym byłaby trochę bez sensu, no bo nie jestem fighterem żadnym, żeby tak po prostu wychodzić, ale trenuję już 11 dni, także po tej walce, kto wie... Zastanawiam się, czy ty chcesz ten temat, bo możemy to chyba powiedzieć wprost, że przez działania Sylwestra Wartęgi bardzo dużo straciłeś, nie tylko finansowo, ale też mentalnie. I to będzie okazja, żeby w końcu walnąć jak mężczyzna pięścią w stół, powiedzieć dosyć. Walnę pięścią w stół, a nożyce się odezwą, tak? Tak mówi to przysłowie. Nie, no na pewno tak, jakby mamy tam jakiś konflikt i to nie był przyjemny okres w moim życiu i teraz czas na... walkę. Okay, dobra. Ciekawy jestem po tym, co widziałem z Krzyśkiem, a tutaj jest pierwszy detektyw na YouTubie. No to powiedz, jak ty traktujesz to zestawienie i przede wszystkim, czy cieszysz się, że w ogóle masz tą walkę i że do tej walki dojdzie? Nie, no tak, cieszę się, że nie wypadłem całkowicie, tylko jest walka w boksie. Cieszę się, że mam przeciwnika mojego wzrostu. Jestem zadowolony, że jest to Dany, bo jakiś ten konflikt był. Wiadomo, liczyłem bardziej na reżysera życia, gdzieś tam wypadł, bo ten konflikt z reżyserem był bardziej świeży. Z Danym to już jest taki starszy. No i tyle, no. Smutno mi trochę, że Boxdel wypadł. A właśnie jeden z widzów, bo ja teraz mam konkurs odnośnie pay-per-view i jeden z widzów poprosił, żeby Boxdel, najlepszy człowiek świata, złożył podpis. Dlatego teraz udam się do Boxdela. I jeżeli chcecie wygrać rękawice z podpisami zawodników, kupujcie pay-per-view z mojego reflinka i pieniądze idą na akcję z psiakobusem.
Zanim jeszcze to, jedno pytanie, które ci muszę zadać. Powiedziałeś tak, że ja mam taką rządzę, Michał, wygrania tego kolejnego pojedynku mojego drugiego. Słyszysz, tak? Masz podzielność uwagi. Po przegranej walce z Kacperem Błońskim, że jak tego nie przegrasz, to nie wiesz, co dalej. Jak tego nie wygrasz. Nie, no jeżeli wygra dany, to ja kończę karierę w Fejmie, ale są inne federacje, yo. Gocia. Dobra, no to mamy to. Słuchajcie, bardzo dziękuję. A chcesz, mogę ci zadać pytanie? Dobra, dziękuję bardzo, duże brawa. Teraz drugi co-main event gali Fame MMA 11, a wystąpią w nim. Wojciech! Oj, Wojtek!